Szkołę podstawową w Dłutowie odwiedził aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, a także ceniony reżyser Artur Barciś. Spotkanie rozpoczęło się krótką scenką przygotowaną przez uczniów, po której przyszedł czas na rozmowę z aktorem. Zostałem zaproszony do tej szkoły i rzadko przyjmuję takie zaproszenia, ale miałem jechać z Gdańska do Warszawy i mówię, a to po drodze wpadnę. Ale potem się okazało, że to przedstawienie zostało odwołane i musiałem przyjechać specjalnie. Ale tym bardziej się cieszę, bo, no, bo po prostu przyjęcie cudowne. Głównie odpowiadałem na pytania. Te pytania były bardzo różne, bardzo ciekawe. Na przykład, jakim jeżdżę samochodem i ile zarabiam. Ale też o to, dlaczego zostałem aktorem, jak to się stało, kiedy postanowiłem, że zostanę aktorem. Moje najważniejsze role. Takie pytania. Ćwiczyliśmy też razem dykcję i śpiewaliśmy piosenkę o dykcji. Kiełki giełkalenne, kiełki giełkachenne, kiełki giełka serce perczteny, bo po ciebie postawanie to sprawianie jest powietrza, to jest wygranie. Poprzez nas na wykształcie, że górne, aż w końcu poprzez jest świat. Gardłowa, nosowa i ustna. W tej jamie zadanie artykulacja ma kiełk. Gęba, gęba, kędy, dęba, gęba, kędy, ręba, sęka, zęby. Kiełki giełkalenne, kiełki giełkachenne, kiełki szybciej, ręba, ręba, kędy, ręba, ręba, kędy, ręba, sęka, zęby. Kiełki giełkalenne, kiełki giełkachenne, kiełki giełkachenne, szybciej, ręba, ręba, kędy, ręba, ręba, kędy, ręba, sęka, zęby. Aktor podkreśla, że na spotkaniach, takich jak to w Dłutowie, chętnie bywałby częściej, gdyby nie inne obowiązki. Bardzo chętnie bywałbym w takich szkołach, gdybym miał więcej czasu, ale ja pracuję bardzo intensywnie, prawie codziennie gram. Czasem gram po dwa przedstawienia dziennie i moja rodzina bardzo narzeka, że bardzo rzadko bywam w domu, a już moje wnuki to już po prostu dziadka Artura to prawie w ogóle nie ma, więc muszę te obowiązki spełniać, są cudowne i ciągle mi brakuje czasu, więc na takie spotkania zwyczajnie mam mało czasu, niestety. Błyskom fleszy i rozdawanym autografom nie było końca. Każdy chciał mieć zdjęcie bądź podpis gwiazdy.